Siemano, jestem Brodzy, witajcie w kolejnym odcinku skoków narciarskich. Gawałam się, podę ten film, zostaw się łapkę w górę i suba. Jak to jest kwalifikacja? Co tu się odwaliło? Przez to minęło jeszcze zaufanie trenera. To jest nienormalne. Dlaczego miałem dyskwalifikację? A, ja wiem, dlaczego. Siąd 3,5. No jest on chyba 12 czy 13, przez co spadłem. Będziemy to musieli nadrabiać. No i znowu za wcześnie wyjście. Ale spokojnie, to są kwalifikacje na konkurs. Byle żeby wejść, to będzie dobrze jak wejdę. No raczej wejdę. Jestem nawet w pierwszej dziesiątce. Mam fatalne warunki, aby na mnie tylko 83 wystarczy. Jest nie najgorsze wyjście z progu. Ach, te lądowanie musiałem zepsuć, serio. Gdyby lądowanie ładne było, to bym prowadził. Teraz na którym jestem? Dopiero czwarty jestem. Będziemy musieli w drugiej serii atakować. No, jestem 11. Będziemy w drugiej serii atakować. Wszystko dobrze oprócz lądowania. Zobaczymy, jak teraz sobie poradzę. No, już troszkę gorsze wyjście. No co mam z tym lądowaniem? Znowu słabe lądowanie. Który jestem? Dopiero 14. Który jestem kontynentalny? Dopiero 14. I do 12 tracę jeszcze 11 punktów. Z miliardami bakterii probiotycznych. Activia, niech żyją jelita. Mijamy tą reklamę. Musimy sobie podpisać nowego sponsora. Leży ten. Cichu, nie mogę skakać. Jesteśmy na 11 mecz, więc myślę, że całkiem dobry. Mamy fenomenalne warunki. Czas atakować pierwszą dziesiątkę. Takim wyjściem to raczej nie zaatakuję. Przed takimi problemami. No nie zaatakuję, coś to słabo poszło.
Kod 111,5. Który będę na obecną chwilę? Dopiero szósty. Nie tylko ja zepsuję. No i 16 miejsce. Dopiero 14. Już mam coraz większą stratę. W świecie bardziej velo możesz zyskiwać wielokrotnie. Lecimy na piąty tank. To ładne. 11 metrów. Zobaczymy, czy sobie poradzimy. Czy wreszcie będzie podium, widzowie? Zobaczymy. I na razie kwalifikację mogę zepsuć, ale żebym konkursu nie zepsuł. No, nawet wyjście nawet w miarę. Jest dobry skok. Będę liderem raczej. Co? Jakim niby cudem dopiero piąty. Procent odbicia od belki. Świetne. Podobne kwalifikacje jak wyjście. Ale dobry lot. To będzie, być może to będzie atak na podium. 18,5. Będę liderem teraz. Który będę po pierwszej serii. Drugi. Mam nadzieję, że tego nie zepsuję. Tylko, żebym tego nie zepsuł. 109,5 mi wystarczy zaledwie. Mam nadzieję, że tego nie zepsuję. Presję mam dużą. Chyba będzie. 108 skoczyłem chyba gdzieś. Może będzie podium. Który jestem? Pierwszy jest podium. Zobaczymy, które miejsce. Drugie miejsce. Wreszcie podium. Pierwsze podium w tym sezonie kontynentalu. Już awansowałem nagle na 12 lokatę. Teraz Pjongczang. Sobie poradzę. W jednym konkursie fenomenalnie. Wysokiej formie. Pokazał wysoką formę w tamtym konkursie. Zobaczmy, jak sobie tu poradzi. Piąty kwalifikacja w poprzednim i wysokie drugie miejsce. A jak będzie teraz w kwalifikacjach? Oj, jajaj, upadek. O. O nie, 121,5. Mam nadzieję, że bez konkluzji się. 7,5, 8. I tak jestem w konkursie mimo takiego lotu. Skaczemy. Dobra, nie mamy kontuzji, jest git. Nie był taki groźny upadek. Starczy mi zaledwie 105, ale są fatalne warunki. Kurde, za późno. Będziemy w drugiej serii atakować. Będziemy w drugiej serii próbować. Ale bym spaprał skok. Dopiero siódmy. Powinienem się wstydzić takiego skoku. A, nie ma tragedii, bo 13 jestem. Nie ma takiego fatalnego skoku. Jestem wylądowany telemarkiem w tragicznych warunkach skakałem. Obracza. Bynajmniej dobrze będzie, jak wejdę do pierwszej dziesiątki, a do pierwszej piątki to już w ogóle.
No chyba, no i też znowu coś nie wyszło, te wyjście. No, być może będę teraz liderem, ale jak nie liderem, to będę drugi. Zobaczmy. Drugie. Pewnie to awans da, ale zobaczmy. Jest ósme miejsce. Myślę, że ten weekend w Pjongczangu był dobry. Ale 12 miejsce dalej mam. Ale się zbliżyłem, tylko 4 punkty mi brakuje, żebym Keiichi Sato wyprzedził. Magnes i wapń prosto z natury. Raczej mi się to uda. Może się uda jeszcze. Będziemy teraz, może na tym konkursie się uda wejść na 11 miejsce. W odcinku raczej się tego nie damy rady. Plus 2% zaufania trenera. Znaczy na Trondheim. Zobaczmy, ostatnio bardzo udany weekend. Drugi, pierwszy raz w karierze na podium kontynentalnym i ósmym. U nas w generalce. Sobie teraz tutaj w Trondheim poradzi. No, chyba będzie liderem. Troszkę chyba za krótko, ale być może będzie liderem, a jak nie, to drugie. Może być liderem. Ja to tak drugi. Udane kwalifikacje. Jak będzie w konkursie? Trondheim Castle 24. No, wyjście trochę słabe. Spóźnione lądowanie. Nie. Jaj. Chyba nie wejdę. Nie wejdę. W świecie bardziej już po konkursie. Nie wejdę, więc już nie będę skakał drugiej serii. Czego akurat musiałem upaść? Dlaczego? Jeszcze kontuzję mam. Mam nadzieję, że jakoś to strasznie nie będzie jakiegoś strasznego spadku. Sobie poradzę. Ostatnio groźną kontuzję miał. No, ale po tej kontuzji słaba forma. No, pokazał, że ma słabą formę. Tym skokiem. To jest zaledwie 70,5. No, ma nawet tragedii, bo 11 jestem. Pewnie tam ci musieli większość pewnie zepsuła. Dobre warunki, chyba 78 potrzebuję. Mam nadzieję, że teraz wyjście będzie dobre. Jest bardzo dobre wyjście. No ci się da bardzo dobry, udany lot. Będę liderem bez wątpliwości. No jestem czwarty. Będę atakował na pewno na podium. Będę spróbuję zaatakować na podium. 80 metrów wystarczy. Nie zepsuj tego! Jest świetne wyjście z progu! Ale chyba nie będzie teraz prowadzenia. Nie będzie raczej. Będę drugi albo trzeci. No będę raczej teraz drugi i trzeci. Piąty. Nie spadłem jakoś. Strasznie nie spadłem. W generalce jestem 12 za kwotę. Mazda CX-5. Wam się podobał film? Zostawcie łapkę w górę i suba, to na razie.